pewna kobieta powiedziała do mnie, ja bym tak bardzo chciała, ja bym tak pragnęła, żeby wszystkie problemy nagle zniknęły, żeby nie było żadnych problemów, żadnych trudności, żadnych przeszkód, żeby na mojej drodze nie było żadnych zakrętów, żadnych rozwidleń, żadnych dołów, żadne kłody, żeby nie leżały na mojej drodze. Ja bym chciała, żeby wreszcie było tak cudownie. Ja sobie pomyślałem, że to byłoby tak cudownie, gdyby tak ona mogła pójść taką prostą drogą, prosto do celu, bez żadnych trudności, bez żadnych ograniczeń, bez żadnego wysiłku, żeby tak bez wysiłku osiągnąć cel. Jakie to byłoby piękne, jakby tak bez wysiłku osiągnąć cel, nagle. No i oczywiście, żeby to się stało bardzo szybko, no po co długo iść? Człowiek się zmęczy. Po prostu, jeżeli coś chce, to się staje i bez wysiłku to mam. Tylko, czy jeżeli coś mam bez wysiłku, jeżeli coś się nagle dzieje, ja nic nie włożyłem do żadnej pracy, czy to może być jakikolwiek sukces? Czy to może dać jakąkolwiek radość? Czy jeżeli mam coś bez trudności, dostałem coś bez trudności, chociażby powietrze, to czy ja je docenię? Czy ja cokolwiek jestem w stanie docenić, jeżeli nie włożyłem w to żadnej pracy? Może właśnie odwrotnie, niech żyje trudność, niech żyje wysiłek, niech żyją przeszkody, bo potem, jak już osiągniesz to, co chciałaś, to wtedy możesz być szczęśliwa. I dlatego, drogie panie, cieszcie się, że macie te trudności, które macie, bo gdybyście ich nie miały, to byście nigdy nie były tak szczęśliwe, jak będziecie, gdy osiągniecie swój cel. Tak, ten też, ten, który mam na myśli też.